W minionym roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował turniej piłki wszelakiej, który był finansowany z funduszów unijnych we współpracy z Czechami z Hradka nad Nysą. W sobotę w Bolesławcu odbył się turniej tenisa stołowego, który zorganizowali z kolei Czesi z Hradka, a Mosir był jego partnerem. Ale cały czeski projekt jest większy. Tak, tento projekt jest postawiony tak, że wszyscy się zúčastní, jedná se o vlastně to będą cztery turnieje, w których będą brać udział i Czesi, i goście z Polski. Teraz my przyjechaliśmy do Bolesławca na turniej w tenisie stołowym. Kolejny turniej, tym razem w siatkówce, odbędzie się także w Bolesławcu. Potem my zaprosimy gości z Bolesławca na turniej w siatkówce plażowej w ośrodku rekreacyjnym Kristina. A na koniec w Hradku odbędzie się znowu turniej w tenisie stołowym. Taktéž turnajem ve stolním tenise a tímto vlastně celý projekt uzavřeme. Turniej tenisowy rozpoczął więc i zakończy wspólne działania. W bolesławskim turnieju wzięli oczywiście udział i Polacy, i Czesi, a sportowa zabawa przypadła wszystkim do gustu. Dzisiaj rywalizujemy w pięciu kategoriach. Cztery to kategorie wiekowe plus dodatkowo kategoria kobiet, które również grają w poszczególnych kategoriach wiekowych. Poziom jest zróżnicowany. Na pewno na czoło wysuwają się zawodnicy z Bolesławca. A to z pewnością można łatwiej powiedzieć o faworytach, bo jeśli jest mniejsza stawka, znani są zawodnicy właśnie z Bolesławca, szczególnie niektórzy, to pewnie wiadomo, kto jest faworytem. No tak, wydaje się, że zwyciężą zawodnicy, którzy na co dzień trenują w klubie Top Bolesławiec, bo to widać, że ta forma sportowa jest wysoka. I tak faktycznie było, choć nie w 100%. W turnieju wziął bowiem także udział wprawdzie bolesławianin Adam Goleński, ale grający obecnie w ludowym klubie sportowym od Ragłoska Księgienice. Powiedz, jak widzisz tutaj swoje szanse? No, szanse widzę spore, mam szansę na wygraną, więc no, zobaczymy, jak to będzie. Zawodnicy są bardzo dobrzy, trzecia liga, druga liga, więc zobaczymy. Ostatecznie Adam Goleński zajął w swojej grupie trzecie miejsce. Pan Kazimierz Marczewski, osoba znana bardziej właśnie, myślę, że z mediów, a dzisiaj w zupełnie innej sytuacji. Proszę powiedzieć właśnie, jak wyglądają te pana związki z tenisem stołowym? Tenis stołowy to jest wspaniała gra. Namawiam wszystkich dziennikarzy i telewizji Bolesławiec i innych, żeby zaczęli grać w tenisa. Wtedy łatwiej się pisze, łatwiej się wszystko widzi. No, zupełnie jest inaczej. Od kilku lat gram w tenisa razem ze starszymi osobami, z seniorami. No i jakieś tam sukcesy drobne również odnoszę. Właśnie, proszę powiedzieć, jak drobne, jakie sukcesy? Znaczy, gram w ogólnopolskich mistrzostwach Polski weteranów w swojej kategorii wiekowej. No i tam lekko poza pierwszą dziesiątką, no ale startuję w tej konkurencji całej Polski około 20-30 zawodników. No, żeby się dostać do finału, trzeba grać w odpowiednich Grand Prix i zdobywać jakieś tam miejsca, żeby w rankingu być wyżej. To wtedy łatwiej jest grać potem na wyższym poziomie. Lokaty i medale to oczywiście ważna kwestia w każdym sporcie, ale takie turnieje mają być przede wszystkim dobrą zabawą. Gra jest fair play, przede wszystkim tutaj chciałbym pochwalić zarówno starszych, jak i młodszych zawodników, gdyż oprócz poziomu no to jest bardzo ważne, żeby umieć zachować się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami. Jest prowadzony w miłej atmosferze. Liczba projektów polsko-czeskich, które są finansowane z funduszów unijnych, i tych sportowych, i kulturalnych, i oświatowych, od kilku lat rośnie. Uważam, że Czesi są z racji wielu powodów bardzo dobrym partnerem, partnerem skutecznym, elastycznym i jak gdyby przyzwyczajonym do pewnej naszej kultury organizacyjnej. To jest bardzo ważne, bo osiągnąć sukces polegający na przede wszystkim uzyskaniu pieniędzy na realizację projektu to jedynie 1/3 takiego sukcesu. Powiem, potem przychodzi czas na realizację, no i trzeba się oczywiście z tych pieniędzy unijnych rozliczyć. I tutaj Czesi, no, rozumiemy się bez słów, można powiedzieć. W sobotnim turnieju w poszczególnych kategoriach triumfowali Eris Mares, Kamil Nebesny, Dariusz Stos i Beata Brigaftowa.